Witajcie, mężki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hadzu Manager na modyfikacji Kez Redux. Jako Afganistan, w ostatnim odcinku udało nam się pokonać tutaj Dominion, ale niestety, ale no, event raczej nie zadziała, dlatego że ich zanektowaliśmy. Event nie ma takiego, no, włączenia. I teraz zaatakowaliśmy Persję. Dlatego że czemu nie? Możemy wezwać Rosję. Tej wojny chyba wezwaliśmy. O, tutaj. Więc oprócz tego mamy wojnę z nimi. Ciekawe rzeczy się dzieją. Zgaduję, że... Ale możemy to porobić. Ogólnie... Możemy zmienić frakcję, na wszelki wypadek. Możemy to też w sumie zakończyć. Ej, możemy to w sumie zakończyć i... I wyjdziemy ze wszystkich wojen, które mamy obecnie. Wow, ciekawe. Dobra, ale my spróbujemy przejąć Persję, zobaczymy jak to nam pójdzie. Może będzie fajnie, może nie. Że tak powiem, nasze dywizje też nie są jakieś znakomite. A Rosja, no to Rosja, no, może mieć problemy. Więc póki co atakujemy Persję, po tym jak zdobędziemy Persję, to po prostu, że tak powiem, wyjdę z tej wojny. Ale w międzyczasie to, co możemy zrobić, włączyć tam ten event, żeby zadziałał. Okej, okay, mamy już ten event. Dostajemy oczywiście kory, tam oni dostają. Tak naprawdę nas to nie obchodzi, bo obchodziło nas to, że możemy już zrobić o to. Więc po tym celu możemy tak pierwsze zwhitepiece'ować. A jako, że tamci nie istnieją, to w sumie jest problem taki, że nikt nie odbierze wiadomości o White Peace, ale przynajmniej, że tak powiem, tyle wystarczy. Okej. Okay. Tutaj widzę, że... Że tutaj się kończy. O, i gościu zmienił. Zmieniliśmy się. Ciekawe. Więc tak. Wojna z Persją wygląda mi na easy. Wojnę. Jeżeli dalej będzie też easy, no to oczywiście, że tak powiem, nic nie będzie takiego ważnego. Tutaj się dużo dzieje. To, co na razie uważam na temat tej aktualizacji, że jeżeli na początku jest zepsute, to znaczy, że no dalej też będzie zepsute, więc no to tyle uważam na temat tej aktualizacji. To miał duży okres, że tak powiem, bo ja wiem od kiedy oni już to udostępnili na GitHubie, więc to miał długi okres, jeżeli chodzi o testowanie. I dziwne, że dali takie rzeczy, żeby wiecie, było, jak to powiedzieć, żeby jako koniec wojny były właśnie tamte znaczniki do wykonania. Bo dosłownie zdobycie Delhi to jest naprawdę trudne. Jak jeszcze sojusznicy Indii tutaj wejdą, no to... A, maście os. Się desantują. Naprawdę Burma... Dobra, przynajmniej inni zaatakowali Niemcy od tyłu. Więc Niemcy, typowe Niemcy. My tutaj spróbujemy odciąć dywizję Burmy, które dosłownie nie rozumieją, na czym polega desant. A my w międzyczasie tutaj widzę, że dobrze nam idzie z Persją. Ona nie jest nawet w frakcji żadnej, więc... Więc hahaha, jest! O, wow, ma własną frakcję. Okej, okay, w takim razie... A, to nawet nie jest jakaś mega dobra dywizja, ale wszystkie dywizje, które nie są nasze, to są lepsze.
Dobra, więc weźmiemy tutaj. Widzę, że międzynarodówka nas wspomaga, więc jest fajnie. A mamy duże braki w dywizjach, więc no. O, tak, bo teraz rozpoczyna się nam event chain, który polega na tym, że niestety, ale no, król nam zginął podczas polowania. I teraz mamy kolejnego gościa. Oczywiście ten gościu nie jest tym, kim będziemy rządzić, więc teraz po prostu, że tak powiem, będziemy mogli powybierać sobie. Więc tak, teraz ten umarł, ale my. Tutaj oczywiście mamy do wyboru. Dajcie mi zapisać, bo już ja to dosłownie 2 godziny temu sprawdzałem, co trzeba zrobić. Więc dokładnie nie pamiętam. Więc. Okej. Okay. Ile tam zostało dla Persji? Wiecie co, sobie włączymy minors. Okej, więc. Tak, to jest ten gościu, który chcieliśmy. Amulah Khan. Wybrany. Niech on żyje. Żyje nam. Więc wybieramy, że młodzi Afgańczycy wygrali. I teraz Legacy of Ten. I możemy tego zrobić. The Prodigal Son. Nawet nie wiem, co to znaczy. Ok, więc szybko tutaj przechodzimy. Irak nie jest w ogóle w niczym. Oni są. Ej, podoba mi się, że Irak jest taką wielką ścianą. Dosłownie to jest znakomite. Dobra, więc tak, te dywizje wykorzystamy do obrony portów. Bo ja wiem o tym, że oni teraz będą chcieli nam port desantować się. A my tutaj mamy oczywiście bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Najpierw chciałbym sobie polepszyć nieco nasze badania. Nasze badania są bardzo złym poziomie. Oraz też, tak jak mówiłem, weźmiemy sobie te rzeczy, które są naszymi, że tak powiem, korami. Nie, claimami. Dlatego, że przez przypadek tego po prostu nie zaatakowaliśmy i wiecie, no i słabo tak wyszło. A to nawet nie są kory? No, to nie są kory nawet. O, jest, się wojna skończyła. Okej. Okay. Więc tak, tutaj oczywiście mamy to, ale dosłownie nie wiem, co można dać komu. Więc mamy Albanię. Dobra, po pierwsze weźmiemy flotę. Wiecie, flota jest najważniejsza. A później weźmiemy sobie wszystko. Dlatego, że czemu nie? I jeżeli trzeba będzie, to coś wyzwolimy. O, i możemy sobie kory zrobić. To mi się podoba. Możemy sobie zmienić jego wybór. Mówię, podoba mi się to anime. Możemy starszego. A zostawimy to. To zgaduję, że to nic nie zmieni, ale ten ma ładny, a starszego nie. Ogólnie to, co w sumie tylko trochę powiedziałem. Ciekawe, to się trochę nam pozmieniało. Okej. Okay. To ten gościu po prostu, no tam reformy, później po prostu, no został wygnany i w Szwajcarii chyba umarł. Więc, no tak niego wyszło. Okej, okay, w takim razie, my tutaj tak, Armenia, oddamy to Rosjanom, Persja, a wyzwolimy ją, to nie jest takie, że my chcemy coś z nią. I teraz to, co my chcemy, to ewidentnie dać tutaj. Ale nie, szczerze powiem, to jest koniec dla nich, bo oni dosłownie nie mają
nie mają zbytnio tych. Okej, więc tylko tam się wybierajcie, bo i tak wiadomo, że się nam nie uda tak szybko tam wejść. Okej, Persja nas pomaga, więc tak. Uzestan, co to jest? Mamy to Turcji. Ona nam zawsze pomagała. Chyba Persji oddamy, dlatego że Persja jest naszym. W Turcji oddamy. Nie powiem. Nie spodziewałem się, że aż tak to oddamy. A w takim razie. Oddamy to Persji, a później to oddamy Turcji. Może tak będzie lepiej. Okej. W takim razie znowu rozkaz. O, już przyszli nam tutaj. Dobra. A jak mówiłem, nasze dywizje aż takie złe nie są, w masie są lepsze. Okej, więc tak. Robimy tutaj powoli i jak sami widzicie, mamy strasznie dużo rzeczy. To, co jest głównym motywem tego, to że tutaj musimy po prostu mieć bardzo po prostu poparcie radykalnych islamistów w ogóle, ale mi FPS w pewnym momencie spadły. Więc tak, tutaj nas lubią, dlatego że ich wspomagaliśmy. Tak, został ukoronowany, więc najpierw rozpocznijmy może to, co widzę, że może być fajne. Patrzę, gdzie mamy dodatkowy ten Bank Emil. Okej, gdzie się zdesantowali? Sądem Bankem. Nawet tam nie jesteśmy. Jak to wygląda? Aż tak źle to nie wygląda. Okej, okay, question of the title. Chyba zostaniemy emirem. No, emirem zostaniemy. Dobra, więc widzę, że tutaj aż tak dobrze nam nie idzie, więc możemy sobie nieco zmniejszyć atak, a w głównej mierze będziemy próbowali. Oczywiście Rosja nie wygląda zbyt zachęcająco, ale ona może z whitepeace'ować, więc w sumie na tym polega cała nasza taktyka, żeby oni z whitepeace'owali i nie zawracali nam głowy. O nie, oni poszli. A i się włączyła muzyka. Jak to wygląda? Mają dużą obronę, ale nasze dywizje, że tak powiem, powinny w pewnym momencie nieco polepszyć je oraz mam mega dużo manpowera. Dlaczego? Mam jakiś trajta, czy coś takiego? A, dostaliśmy kory na to. To nawet nie jest. Dostaliśmy kory zapewne na te tereny, a one mają miliony ludzi. Okej. A, desantują się, tylko że my bronimy tego. Okej, więc tak. Lepsza broń. Potrzebujemy teraz lepszej broni. Już nie potrzebujemy flintlocków. Mamy nadal flintlocki? Nie, już nie mamy. Ale ogólnie to mogliśmy produkować i produkowałem. O. Okej, jestem z powrotem. Więc nasza sytuacja wygląda, że tak powiem, o wiele lepiej niż kiedykolwiek. Jeżeli oni się zaczną bić, to by było tak dla nas też w sumie super, bo to trochę by nam zdjęło, ale zgaduję, żebyśmy sobie poradzili w pewnym czasie. Teraz to co. Aha. No w sumie była z nami w wojnie, ale aż tak długo to nie było. Ona się w ogóle wylądowali tutaj, więc. Ciekawie. Rosja jakoś się trzyma nawet ładnie. Że tak powiem, mnie to zbytnio nie obchodzi.
ile by u nich, że tak powiem, nawet tu by wyszło z tą wojną, więc zbytnio się tym nie przejmują. Oraz kolejny desant na Grecję. Nawet nie wiem, kto jest z nami sojusznikiem, że tak powiem, sojusznikiem, czy nie. Bułgaria jest naszym sojusznikiem, o dziwo. Więc jest ciekawie. My tutaj próbujemy popchnąć tych, jednak oni są lepszymi, że tak powiem, lepiej u nich jest niż było, że tak powiem, po drugiej stronie, że po Persji, więc. Że tak powiem, ciekawe. To jest najlepsze, że tak naprawdę nie ma tutaj w ogóle tych, więc ta wojna nie ma zbytnio sensu. A my na razie, jak tutaj ich atakujemy, no to powoli nam idzie. To, co teraz jest męczące, to że te cele, które tak naprawdę powinniśmy robić już lata temu, no nie powiem, trochę teraz musimy je robić. To jest boli, naprawdę. Tutaj tak naprawdę to jest stakowanie dywizji, no ale po pewnym czasie powinniśmy sobie z tym poradzić. Widzę te koleje porobione przez AI, to naprawdę są znakomite. Persja też trochę nam pomaga. Dobra, nieco sobie zmniejszyliśmy. Że tak źle nie jest. Mamy tylko 0 dziennie. To jest znakomite, nie powiem. Nic to nie zmienia, ale okej. I to, co bym bardzo chętnie dostałbym, to jakieś, że tak powiem, przejście, bo tutaj walczymy w górach, a tutaj byłoby dobrze przejść na pustynię. Chociaż też nasza produkcja, że tak powiem, powinna nieco się polepszyć, bo nie powiem, słabo to jest. Mamy duże braki. A i tak będziemy musieli modernizować nasze wojsko. Więc bardzo chętnie bym chciał, żeby oni tutaj nieco popchnęli. To by było fajnie. Nie wiem, Last Stand. To jest Force Attack. Może byłby dobry, ale nie sądzę. Okej, lepsze tutaj boosty. Niemcy wygląda na to, że są pokonywani. Malta dołączyła do międzynarodówki. A, co tam poszli. Ale zawsze, że tak powiem, różnie tam wychodzi. Tam może dosłownie różnie wyjść. Okej, zmienimy sobie tutaj. To jest Bank Emil. I to nie jest czasowe, ale daje bardzo dużo. Okej, lepsza broń. I kolejna. Dosłownie to jest tylko ulepszenie sobie broni. Podoba mi się też szable wszystkie. Po prostu wszystko to szable. I najlepszy to jest ten ostatni, ten ciężki karabin maszynowy i szabla. Okej. Widząc, że nas wspomagają przez to, że my ich kiedyś wspomagaliśmy. No, Rosja, nie powiem, sama musi sobie poradzić. Już są pod Moskwą. Ale nie powiem, to trochę ich wina. Ale, że tak powiem, później powinniśmy sobie poradzić tym. Teraz, co bym chciał, to bardzo chętnie bym chciał sobie zdobyć ten. Wiecie. Tutaj przebicie się przez nich. Ale oni naprawdę się dobrze trzymają. No, z czasem nasze dywizje powinny uzyskać tutaj te wsparcie, ale chyba nam jednak nie leci aż tak dobrze. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę. FPS-y strasznie mi lecą, nie powiem. Ale jeżeli wam się spodobało, proszę zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trachol. No to cześć!